Pewny jestem jednego. To dopiero początek. To dopiero początek walki o naszą wolność. Jeżeli ktoś spróbuje nam ją odebrać, no to niestety. Jak jest zapisane w naszej petycji, to my wybraliśmy ten rząd, niestety. Ale też my możemy go obalić. My, niżej podpisani, chcielibyśmy wyrazić swój sprzeciw i zaniepokojenie zapowiadanym przez Radę Ministrów podpisaniem międzynarodowego dokumentu ACTA. Porozumienie to było ustalane w sposób niejawny przez 2 lata przez urzędników zmianowania, a nie przez reprezentantów wybranych w demokratycznych wyborach. Nie było praktycznie dostępu do jego treści, oprócz przecieku w serwisie WikiLeaks. Brawo Pobusie! Wsadzimy ci autobusie! Do nas Pobusie! Wsadzimy ci autobusie! Do nas Pobusie! Wsadzimy ci autobusie! Do nas Pobusie! Do podstawowych postanowień akta należy możliwość zatrzymania z własnej inicjatywy, czyli bez wyroku sądu, towarów importowanych na podstawie samych wątpliwości co do jego legalności. Narusza to podstawowe prawa obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Przede wszystkim swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Grozi też znacznymi stratami przedsiębiorców, a w skrajnych przypadkach nieodpowiedzialna decyzja celnika może spowodować nawet upadłość danej firmy. W dokumencie pojawia się wiele wyrażeń bardzo nieścisłych. Przykładem tego jest wyrażenie w rozsądnym terminie czy o rozsądnej kaucji. Daje to bardzo szerokie pole do interpretacji i nadużyć. W tym niepisane prawo do nieograniczonego przetrzymywania towarów. Ponadto dokument ten umożliwia wydanie nakazu udostępnienia danych osobowych abonenta sieci internet przez dostawcę na podstawie podejrzenia o naruszeniu praw autorskich. Jest to sprzeczne z obowiązującą zasadą domniemania niewinności i może uczynić kogoś przestępcą jeszcze zanim zapadnie wyrok. Na razie...